zgłasza Redeco. www.redeco.pl. Drugi start w Ekstralidze dla Polonii zakończył się umiarkowanie dobrze. Wrocławianie wygrali 2 mecze, 1 zremisowali. Wspólnie z 2 innymi zespołami zajmują pierwsze miejsce w lidze. Za tydzień batalia decydująca o medalach drużynowych Mistrzostw Polski. Niedługo kolejne starcie i tutaj nasi zawodnicy ostro się przygotowują do tego, żeby utrzymać pozycję medalową i włączyć się do walki o złoto. Także już za tydzień jedziemy do Katowic i będziemy walczyć jak lwy. Wrocławski turniej Ekstraligi nie przyniósł spektakularnego sukcesu sportowego Polonii. Klub ma się jednak czym chwalić. Rywalizacji bowiem przyglądały się tłumy kibiców i fani też próbowali swoich sił przy szachownicach. Jeżeli chodzi o walor popularyzacyjny, jestem bardzo zadowolony, ponieważ szachy parkowe na zewnątrz klubu, tłum przechodniów, którzy się zatrzymują i grają, kibicują, patrzą, także od strony właśnie takiej popularyzatorskiej wszystko naprawdę było świetnie. Sytuacja w lidze jest arcyciekawa. Wszyscy sobie zdają sprawę z odpowiedzialności. Jeden zły ruch podczas turnieju finałowego może przekreślić szansę na końcowy sukces całej drużyny. W Katowicach czekają nas 2 bardzo ciężkie mecze z drużynami, które mają tyle samo punktów co my i też prowadzą w tabeli. Także pojedynki będą bardzo trudne, każdy zawodnik będzie bardzo zmobilizowany i będzie musiał uważać na każde posunięcie, bowiem tutaj w szachach jest tak, iż jeden błąd praktycznie decyduje o tym, czy się partię wygrywa, czy przegrywa. Wrocławianie dysponują mocnym składem swoich kibiców. Przy okazji startu w poprzednich latach przyzwyczaili do walki o złoto. Teraz też wierzą, że uda się stanąć na najwyższym stopniu podium. 2 lata temu mieliśmy złoto, rok temu srebro. W tym roku ponownie chcielibyśmy zawalczyć o złoto. Skład mamy taki, jaki mamy. Każdy na pewno będzie się starał. Zobaczymy w Katowicach, jak to będzie. Ale starty czekają nie tylko seniorów. Do gier szykują się również młodzi. W poniedziałek nasza młodzież i dzieci jadą do Pszczewa na zawody strefowe. Idzie tam też 3 naszych trenerów. Będzie około 20-osobowa ekipa. Liczymy na to, iż wielu naszych młodych, zdolnych, przyszłych arcymistrzów, tak, dostanie się do finału Mistrzostw Polski. Więcej o nowych wyzwaniach naszych szachistów na stronie internetowej Polonii. Nowe centrum zgłasza Redeco. www.redeco.pl